W dzisiejszym odcinku sprawdzimy tajskie jedzenie w Gdańsku, Łodzi i we Wrocławiu w restauracjach wyróżnionych certyfikatem Thai Select, który przyznawany jest w ramach specjalnego programu promocji tajskiej kuchni na świecie przez rząd Tajlandii. Siądźcie wygodnie i zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Dzisiaj zgodnie z tytułem sprawdzimy tajskie jedzenie i tajskie restauracje w Gdańsku, Wrocławiu i w Łodzi. Skupimy się na tych miejscach, które uzyskały certyfikat Thai Select. Thai Select to program zainicjowany przez rząd Tajlandii, który ma na celu promocję oraz certyfikację restauracji tajskich na całym świecie. Przedstawiciele rządu Tajlandii poprosili mnie o to, bym przybliżył wam, o co chodzi w tym certyfikacie i pokazał wam restauracje w Polsce, który ten certyfikat uzyskały. Przed miesiącem przygotowaliśmy podobny film, tyle że o restauracjach z Warszawy, które zostały wyróżnione przez Thai Select. Więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, a kochacie kuchnię tajską, no to koniecznie go nadrabiajcie. Link do tego filmu wyskoczył wam teraz w prawym górnym rogu ekranu. Do programu może zgłosić się każda tajska restauracja, ale nie oznacza to, że otrzyma ona certyfikat. Dany lokal musi spełnić bowiem szereg wymogów, od trzymania się tradycyjnych tajskich przepisów, przez korzystanie z oryginalnych tajskich produktów i tradycyjną tajską gościnność, kończąc na wystroju wnętrza. Formularz kryteriów liczy kilkadziesiąt różnych pozycji i są też czynniki dyskwalifikujące, jak na przykład wykorzystywanie wizerunku Buddy w sposób niestosowny lub wręcz obraźliwy. W skrócie, oceniana jest autentyczność całej restauracji, nie tylko podawanego jedzenia. A kto ocenia? Przeważnie w tym procesie biorą udział pracownicy biura handlowego oraz korpus ambasady Tajlandii. Jak wspomniałem, o restauracjach z Warszawy już było w poprzednim filmie. Dzisiaj zajrzymy do Gdańska, Wrocławia i Łodzi. Tyle słowem wstępu, zajrzyjcie do opisu, tam są przydatne linki. A my co? Idziemy jeść. Zaczynamy od Trójmiasta, a konkretnie od Gdańska. Znajdujemy się przy samej Motławie, gdzie znajduje się restauracja Lao Thai. Co masz tutaj? Mam chipsy krewetkowe z sosem sweet chili. Bardziej chili niż sweet. Czekadełko. Czekadełko, bardzo dobre. Pam, tadadam. Zaczynamy od pierożków. Są to złociste sakiewki z wieprzowiną, marynowaną w kolendrze i czosnku. Takie tycie. Do tego jakiś taki o sosik. Wygląda jak miód. Smaczne, ale trochę małe. Myślałem, że będą jednak większe. Taki na jeden gryz. Do podzielenia się, ok? Ten sosik nie jest miodem, ale jest słodki smaku, także coś tam z tego miodu jest. Przykładem poprzednich tajskich knajp również zamówiliśmy sałatkę z papai. Jak już mówiłam, często w Tajlandii ją zamawialiśmy w ramach przystawki przed daniami głównymi. No i tutaj jest również bardzo dobra. Nie jest aż tak bardzo ostra, ale jest naprawdę przepyszna, jest kwaśna, odświeżająca. Są orzeszki, papaja, marchewka, pomidorek, więc tradycyjnie. I ona tak naprawdę bardzo dobrze wjeżdża właśnie w ramach przystawki, żeby tak trochę pobudzić apetyt. I wyczuwalny w tej sałatce jest też taki posmak owoców morza. Jest jakaś chyba pasta z krewet tutaj użyta. Tak mi się wydaje. Dobra. Zupa to miam. Też często zamawiamy i oczywiście tutaj też taki klasyczek zamówiliśmy. Jest w smaku taka, jak powinna być, czyli jest taka właśnie ostro kwaśna, ale jest bardziej pomidorowa. To z Maćkiem razem zauważyliśmy, że jednak ten smak pomidorów jest taki bardziej wyczuwalny niż w tych innych zupach, które jedliśmy. Są krewetki, jest dużo warzyw, dużo przypraw. Mi smakuje. Dobra ta zupa jest. W sensie na początku, jak wziąłem pierwszą łyżkę, to sobie myślę, o, smakuje jak pomidorowa, ale im dłużej ją jem, tym bardziej wyczułam ten ostro kwaśny smak, który jest taki charakterystyczny dla tomia. Coraz bardziej mi ta zupa smakuje. Tak bardzo, że niekoniecznie chcę ją oddać Soni. Aż tak biedno Soni. To jeszcze a propos tej pomidorowej, to mówiłem w poprzednim filmie o restauracjach wyróżnionych certyfikatem Thai Select, że tomiam to taka trochę tajska pomidorowa, w takim sensie, że w każdym miejscu smakuje inaczej i to się potwierdza tutaj. Ciut inaczej smakuje niż wszędzie indziej. U mnie w ramach dania głównego czerwone curry, czyli klasyk w wersji z kurczakiem. W menu chwalą się, że robią to curry na bazie własnych past curry, co nie jest takie częste w tajskich knajpach w Polsce i rzeczywiście jest to curry bardzo smaczne, dość ostre, zwłaszcza jak się zje już troszkę więcej. Czuć tą ostrość, to czuć to mrowienie języka, już czuję, że mi się włosy posą. Mamy też tutaj dużo ananasa. Ten ananas nadaje całemu curry taki posmak słodyczy. Jest bambus, papryka, bakłażan, no i do tego mamy też ryż. Ryż się przydaje na złagodzenie ostrości. Tak samo mój napój, którego już wypiłem dość dużo, czyli tajska herbata. Mrożona herbata wraz ze skondensowanym mlekiem.
jest słodka, więc tę ostrość zabija w sposób idealny. Bardzo dobre curry, polecam generalnie. Mam też pad thai z kurczakiem. Sos dość mocno słodki, bardzo wyczuwalny jest ten tamaryndowy. Przez to no, zjedzenie takiego pad thai'a w całości może być wyzwaniem dla niektórych. My się z Sonią dzielimy, więc to się fajnie uzupełnia. Raz curry, raz pad thai, jest spoko. Teraz jak go doostrzy chili, to pewnie wrażenie będzie trochę inne, ale dominującym smakiem póki co była słodycz, trochę kwasku od limonki. Całkiem spoko pad thai, ale chyba to curry smaczniejsze. Poza kuchnią tajską jest tutaj też kuchnia laotańska i spróbowaliśmy sałatki laotańskiej z siekaną kaczką. Ciekawa rzecz, nie spotkałem się z tym wcześniej, także jeśli lubicie jakieś takie nowinki, może nie nowinki, ale jeśli lubicie takie rzeczy rzadziej spotykane, no to ta sałatka jest tutaj, myślę, ciekawym wyborem. To, że jest tutaj kuchnia laotańska, można też z samej nazwy wywnioskować, w końcu lao thai. Podjedliśmy, smakowało nam, jeśli miałbym tutaj wrócić, to na pewno na to czerwone curry, na sałatkę z papai i chyba na tą zupę tom yum. Ta sałatka z siekanej kaczki z kuchni laotańskiej też była bardzo ciekawa. No i pewnie interesuje was to, ile to wszystko kosztowało. Moja iced tea, którą się chwaliłem, 16 zł, zupa tom yum 29 zł, sałatka z papai 32 zł, curry z kurczakiem 46 zł, pad thai 38 zł, ta sałatka z siekanej kaczki 35 zł. Tyle z Gdańska i przenosimy się do Łodzi. Kolejne miasto, które odwiedzamy szlakiem certyfikatu Thai Select, to Łódź. Witamy! W Łodzi restauracją wyróżnioną certyfikatem Thai Select jest Hot Spoon, znajdujący się w manufakturze, w tym słynnym centrum handlowym w sercu Łodzi. Zamówiliśmy już swoje dania, a póki co otrzymaliśmy czekadełko w postaci chipsów krewetkowych. Standard w większości restauracji tego typu. Mamy chipsy krewetkowe oraz ostry sos. Zobaczymy, jak bardzo ostry. Chyba na bazie sosu sojowego. Jakoś tak. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. O, jest ostry faktycznie. Czekamy na sałatkę, czekamy na zupę, czekamy na przystawki i dania główne. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Co to? Jest to iced tea do popicia. Wygląda obłędnie, smakuje bardzo dobrze. Jak niemal w każdym miejscu zamówiliśmy zupę tom yum. I tutaj w wersji innej trochę niż zazwyczaj, bo jest dodatkiem mleczka kokosowego. Często jest to opcją przy zamawianiu w restauracjach w Polsce. Rzadko jest tak, że już jest z mleczkiem kokosowym w domyśle. Dzięki temu ta zupa jest przystępniejsza, jest mniej ostra, mniej kwaśna, troszkę dostaje słodyczy i jak najbardziej mi smakuje, chociaż wolę chyba jednak wariant bez mleczka kokosowego. Wciąż jest jednak szalenie smaczna, także warto ją zamówić. Cóż więcej dodać? A jak tam sałatka z mango? Sałatki z mango nie jedliśmy tak często jak sałatki z papai, aczkolwiek muszę przyznać, że są one do siebie dość zbliżone. Wersja z mango jest o wiele słodsza niż wersja z papają, ale też jest w takiej kwaśno-ostrej zalewie, przez to z jednej strony jest orzeźwiająco, a z drugiej naprawdę pikantnie i tak też jest w tej wersji tutaj. To, co mnie zdziwiło, to dodatek takich, nawet nie wiem, jak to nazwać. Jak coś, co kiedyś jadłem, ale nie mam pojęcia, co to jest. I ostatnia z przystawek to suszona karkówka, suszona wieprzowina, która z jednej strony troszkę przypomina beef jerky czy pork jerky, a z drugiej strony jest dość tłuściutka. Także jest tu i słodycz, i tłuszcz, i ostry sos na bazie sambalu bodajże. Ta wieprzowina jest też posypana sezamem. I jeśli oglądaliście poprzedni film, film z restauracji tajskich w Warszawie, no to tam bardzo podobno niemal identyczną przystawkę jedliśmy w Thai Thai i smakowała równie dobrze. Sałatka z mango jest dość pikantna, nie aż tak jak bywa sałatka z papai, ale i tak pot mi tutaj po skroni spłynął. Tak troszkę tę zupę to miałem, skrytykowałem, ale w sumie przed chwilą zjadłem kilka kolejnych łóżek i wjechała mi bardzo dobrze. Wszystkie przystawki trafione, zwłaszcza ta sałatka oraz karkówka suszona na słońcu. Zaczyna się dobrze. Czekamy na więcej. Mamy nasze dania główne. U Soni jest kurczak z tajską bazylią, prosto z woka, z dodatkowym ryżem. A u mnie danie, które początkowo mnie nie zachęcało, kiedy pierwszy raz je widziałem w Tajlandii, bo jest to siekana wieprzowina, również z tajską bazylią, również z woka. Do tego jest ryż oraz jajko, bardzo popularne w Tajlandii, zwłaszcza na różnej maści stoiskach ulicznych. Takie ni to sadzone, ni to z patelni, podane na ryżu. Jako taki dodatek do dania. Sama wieprzowina jest dość soczysta, z wyczuwalną nutką tajskiej bazylii. Pan kelner mówił, że będzie lekko pikantna, ale albo w ogóle nie jest pikantna, albo ja tej pikantności nie czuję po tym, jak zjadłem tą sałatkę z mango, która spośród przystawek była zdecydowanie najostrzejsza. Nie jest to jakieś takie danie spektakularne, nie jest może takie zapamiętywalne jak jakiś pad thai albo różne wersje curry,
Te rzeczy też są tutaj w karcie, ale chcieliśmy pokazać wam coś innego. Ale jest to rzecz, którą w Tajlandii często spotkacie i która jest po prostu smaczna. Sonia zamówiła inny klasyk z ulic Bangkoku czy innych tajskich miast, czyli kurczak z tajską bazylią. Podobny sos, podobnie smakujący, z bardzo fajnym, takim delikatnym kurczakiem. Podobny jedliśmy w Sam Thai w Warszawie, w restauracji, która pojawiła się w poprzednim filmie. Wtedy bardzo mi smakował i ten tutaj też mi bardzo smakuje. Można powiedzieć, że to jest mniej ekstremalna wersja mojego dania, bo mnie ta siekana wieprzowina wielu osób pewnie nie zachęca wyglądem, a ten kurczak jest na pewno przystępniejszy. I jak ci smakowało? Bardzo mi smakowało. Nie było nic takiego jakiegoś turbo wow, że po prostu zachwyt. Ale było wszystko naprawdę smaczne. Jeżeli chodzi o tą zupę, to rzeczywiście się na początku zdziwiliśmy, że w zupie to miałam było to mleczko kokosowe. Nikt nas nie pytał, czy to mleczko ma być, czy nie. Ale bardzo fajnie mi się zjadło do końca. Nie palił mnie aż tak język i generalnie to było takie przyjemne. A poza tym bardzo mi smakowała ta sałatka mango. Była pikantna, fajna, orzeźwiająca. No a to moje danie główne było takie, jak najbardziej, jak to Maciek powiedział, przystępne. Myślę, że jak tak do końca nie jesteście z tajską kuchnią zaznajomieni, to właśnie takie danie byłoby dla was jak najbardziej okej. Najbardziej smakowała mi chyba ta sałatka z mango. Z kolei te dania główne też tak troszkę specjalnie wybraliśmy, żeby znów nie zamawiać pattaya, czy znów nie zamawiać curry i pokazać wam troszkę inną stronę kuchni tajskiej, która też jest bardzo dobra, też znajdzie się w niej wiele ciekawych smaków i myślę, że warto jej spróbować. Ceny: zupa tom yum 23 zł, suszona karkówka 20 zł, sałatka z mango 33 zł, to moje danie z siekaną wołowiną 38 zł i tyle samo kurczak z bazylią tajską, też 38 zł. Do kurczaka z tajską bazylią trzeba domówić jakiś dodatek. Sonia domówiła ryż jaśminowy za 7 zł. Do tej siekanej wołowiny już jest ryż w zestawie. Tyle z Łodzi, przenosimy się na koniec do Wrocławia. Zgodnie z zapowiedzią, piękny Wrocław i idziemy szukać tajskiej kuchni. We Wrocławiu certyfikat Thai Select ma restauracja Wutaj, która znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej. Bardzo duża restauracja, bardzo ładna. Podoba mi się tutaj naprawdę. Menu jest bardzo obszerne, a szefem kuchni jest, postaram się dobrze to wypowiedzieć, Attapal Kopho, który pochodzi z miasta Chiang Mai. Byliśmy w Chiang Mai, bardzo nam się tam podobało. Ja stwierdziłem, że tam było najsmaczniejsze jedzenie. Mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk tego miejsca. Zamówiliśmy jakieś przystawki, zamówiliśmy dania główne, będą specjalności szefa kuchni, także myślę, że będzie smacznie. Bardzo mi się podoba to, jak to menu wygląda. Każde danie ma zdjęcie, co jest, myślę, szalenie istotne przy zamawianiu dań, zwłaszcza dań nam nieznanych. Poza tym też jest opisane, dla ilu osób jest takie danie, jaki jest stopień ostrości, a także w przypadku zup, ile ma mililitrów, na przykład zupa, jak są dania z krewetek, to ile jest tych krewetek. Naprawdę fachowo zrobione menu w restauracji. Życzyłbym sobie, żeby takie menu było w wielu restauracjach. Na pewno mocno by to ułatwiło sprawę. Powiem wam coś. Tak przeglądam tę kartę i zamówiłbym wszystko, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to właśnie przez zdjęcie, ale przeglądając menu, mam ochotę wybrać dosłownie każde zdanie. Niestety nie dam rady dzisiaj tyle zjeść. Zaczynamy jak w Tajlandii od Morning Glory, czyli to jest szpinak wodny w sosie z chili, czosnku i sosu sojowego. Do tego mamy ryż. Porcja dość spora. W Polsce tego dania często nie ma w restauracjach. Nawet jeśli jest w menu, no to występuje sezonowo. Tutaj dostaliśmy bez problemu. Mamy nadzieję, że będzie pysznie jak w Tajlandii właśnie. Trzeba spróbować. Morning Glory bardzo smaczne. Przypomina to, co jedliśmy w Tajlandii jak najbardziej. Oprócz tego szpinaku wodnego, który tworzy to danie, jest taki bardzo aromatyczny sos z taką przewodzącą nutą czosnku. I oprócz tego też jest chili. Ja, biorąc pierwszy widelec tego Morning Glory, akurat trafiłem na ziarenko papryki. Przygryzłem je i krzyknąłem, ale to ostre. Ale koniec końców aż tak ostre nie jest. Jest pyszne. Polecam wam to zamówić. Dwie kolejne przystawki to po pierwsze sałatka szefa kuchni z krewetkami, takimi dużymi krewetasami oraz jaśminem w tempurze. To są kwiaty jaśminu w tempurze, do tego jest czerwona cebula, czyli szczypior i troszkę kolendry. A druga z przystawek to są szaszłyki. Szaszłyki są mocno popularne w Tajlandii, ale to są szaszłyki wyjątkowe, bo to są szaszłyki z kiełbasy. Tak jak mówiłem, szef kuchni Wutaj pochodzi z Chiang Mai, a w Chiang Mai kiełbasa jest właśnie bardzo popularna.
Także no, mam nadzieję, że to będzie tak dobra kiełbasa jak w Chiang Mai. Od pani kelnerki usłyszeliśmy, że ta kiełbasa jest tutaj robiona na miejscu, więc to jest dobry prognostyk. I może od tej kiełbasy zacznę od razu. Spróbuję. Tak to wygląda na szaszłyku. Jeszcze sosik masz. Jeśli jesteście przyzwyczajeni do polskiej kiełbasy, to to jest coś zupełnie innego. Przeważa smak przypraw, bardzo mocno wyczuwalne liście kafiru, dużo też chili, także jest to pikantne. Naprawdę fantastyczna kiełbasa. A tutaj jeszcze, tak jak Sonia podpowiedziała, jest sosik. Sosik dobry, taki słodkawy. Fajnie się komponuje z taką pikantną, ziołową kiełbasą. Też koniecznie powinniście to zamówić tutaj. Tego dania, czyli tej sałatki z kwiatem jaśminu w tempurze i krewetką, nie jedliśmy, nie spotkaliśmy tego w Tajlandii. To jest specjalność szefa kuchni, a to jest ten kwiat jaśminu w tempurze. Fajnie, taki chrupiący, troszkę mięsisty. Tu z kolei to wielka kreweta. Pokaż. No wielka. A tutaj słyszałem, że co jak co, ale owoce morza tutaj potrafią. I ta krewetka to potwierdza. Idealna konsystencja, w smaku pierwszorzędna. I z tą sałatką komponuje się znakomicie. Ale to było smaczne, słuchajcie. Te przystawki wjechały nam fantastycznie. Jedliśmy, aż się nam uszy trzęsły. Najciekawsza jest chyba ta kiełbaska. Bo nie dostaniecie takiej kiełbaski chyba nigdzie indziej w Polsce. Morning Glory też bardzo dobre. A ta sałatka z krewetkami i kwiatem jaśminu w tempurze, bardzo fajna, odświeżająca, jak to tajskie sałatki. Byłaby pyszna również bez tych krewetek. Chwaliłem te krewetki, ale wydaje mi się, że były najsłabszą częścią tego dania. A to dlatego, że cała reszta była naprawdę przepyszna. Najedliśmy się już w sumie, a będą jeszcze dania główne. Zamówiliśmy dwa dania główne, które są w menu wyróżnione jako specjalność szefa kuchni. Tutaj krewetki ze smażonym ryżem, z sosem kwaśno-słodko-ostrym. Nie wygląda to danie jakoś spektakularnie, ale smakuje bardzo ciekawie i bardzo podobnie do tego, co jedliśmy w Tajlandii. Razem stwierdziliśmy z Sonią, że nie jest to danie dla każdego. Nie jest ono aż tak pełne różnych smaków, jak w przypadku curry, nie jest takie głębokie. Ale jest na pewno bardzo, bardzo interesujące. Jak lubicie eksperymentować, jak lubicie posmak owoców morza, bo on tutaj jest mocno wyczuwalny, no to śmiało. I do tego jest bulion. Bulion, który służy przede wszystkim do tego, żeby go popijać, co ma służyć przeczyszczeniu kubków smakowych. Z tego, co pani kelnerka mówiła, często goście sobie po prostu ten bulion do tego dania dolewają. Tak też można, ma nam przede wszystkim smakować. No i mamy do pochrupania takie smażone ciasto, jak do wontonów. Danie bardzo smaczne i bardzo tajskie. Drugie danie główne to domowe curry z wołowiną. Tak jest opisane po polsku. Jak widać, jest tutaj dużo wołowiny. Jest ono podawane z ryżem jaśminowym i smakuje inaczej niż jakiekolwiek curry, które jadłem do tej pory. A jadłem ich trochę. Jadłem i czerwone, i zielone, i żółte, i masaman curry, i penang curry. I to smakuje ciut inaczej. Jest bardzo aromatyczne, dużo przypraw. Widać i tajską bazylię, i liście kafiru. Jest też tajski bakłażan, który rzadko pojawia się w restauracjach tajskich w Polsce. No dzieje się naprawdę sporo, ten smak jest bardzo głęboki. I jeśli właśnie szukacie takich dań bardziej spektakularnych, no to na danie główne raczej polecam wam tę wołowinę w domowym curry. Przepyszna jest. Bardzo mi smakowało, szczególnie smakowały mi przystawki. Myślę, że były najbardziej trafione. Były tak dobrze przyprawione, że jak zamykałam oczy, to mówię, Tajlandia, naprawdę świetnie, świetnie nam wjechały. No i w końcu zjedliśmy Morning Glory, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, ciężko jest dostać tutaj w polskich knajpach. W końcu było i było smaczne, co najważniejsze. Jeżeli chodzi o dania główne, to moje danie główne z krewetkami jest dość specyficzne. I sama nie wiem, czy mi smakowało, czy mi nie smakowało, czy było fajne, czy nie fajne. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Nie no, śmieję się. Było smaczne, ale to na pewno nie było takie typowo danie w moim stylu i nie było to najlepsze tajskie danie, jakie jadłam. Ale myślę, że znajdzie swoich odbiorców. Na takie dania w Tajlandii trafialiśmy. Rzeczywiście nawet ten smak, sposób podania tego dania był taki właśnie jak na ulicy w Bangkoku.
więc na pewno to jest na plus. Poza tym bardzo ładna restauracja, świetnie zrobiona, taka nowoczesna. Widać piękną, otwartą kuchnię i widać jak tam kucharze gotują te dania na woku, świetnie to wygląda. No a poza tym bardzo miła obsługa. Było naprawdę przepysznie, z chęcią tutaj wrócę i na tą kiełbasę, i na Morning Glory, i na jakieś sałatki. W ogóle tak rozmawialiśmy z Sonią, że moglibyśmy tutaj przyjść i zamówić na przykład 5 czy 6 przystawek tylko i wyłącznie i mieszać te wszystkie smaki, bo były naprawdę fantastyczne. Dania główne też były jak najbardziej w porządku. Też warto na nie przyjść, to moje domowe kary, no rewelacja. Nie będę już przedłużać, tylko od razu przejdę do cen. Te szaszłyki z kiełbasy kosztowały 22 zł. Sałatka z krewetkami i jaśminem w tempurze kosztowała 36 zł. Morning Glory 28 zł. Wołowina w domowym kary 39 zł. I tyle samo krewetki w chili z mango też 39 zł. Do tego lemoniada za 12 zł. We Wrocławiu certyfikat Thai Select ma również lokal Wutaj Street Food przy ulicy Chubskiej, czyli siostrzany lokal Wutaj Restaurant. Tyle, że taki bardziej właśnie street foodowy, jak sama nazwa wskazuje, z bardziej surowym wnętrzem, no i z mniej obszerną kartą. Tutaj są bardziej takie klasyki tajskiego street foodu i takie też klasyki zamówiliśmy. Będzie zupa tom yum z krewetkami, będzie pad thai z kurczakiem oraz sałatka z papai. Zaczynamy tradycyjnie od sałatki som tam, czyli sałatki z zielonej papai z dodatkiem w tym wydaniu marchewki, pomidorków, fasolki, orzeszków ziemnych oraz krewetek. Jest dość pikantna, ale nie aż tak jak to bywało w Tajlandii. Poza tą pikantnością jest też oczywiście orzeźwiająca. Je się ją bardzo przyjemnie, z każdym kolejnym kęsem chce się jeść tu więcej, mimo że ta ostrość coraz bardziej do nas dochodzi. Do tego dobre krewetki. Jest to coś, co mogę wam śmiało polecić. Zupa to miałam też bardzo smaczna, ostro kwaśna, czyli dokładnie taka jak powinna być. Nawet ostrzejsza jest od tej sałatki z papai chyba. Też są tutaj świetne krewetki, są pieczarki, troszkę kolendry i też jest mleczko kokosowe, tak jak w Hot Spoon, co zresztą widać po barwie tej zupy, że to mleczko kokosowe tutaj jest, a mimo to ta zupa jest naprawdę bardzo, bardzo ostra. Ale pyszna. No i pad thai, czyli najpopularniejsze tajskie danie. Tutaj w wydaniu takim mocno street foodowym, nie ma dużo dodatków. Są orzeszki ziemne, jest kurczak, jest trochę czerwonej cebuli i do tego słodziutki sos na bazie tamaryndowca. Wszystko oczywiście na makaronie ryżowym. Bardzo prosta wersja pad thai, ale też bardzo, bardzo satysfakcjonująca. Myślę, że wielu z wam taki pad thai na pewno posmakuje. W ofercie jest też wersja z tofu, wersja z krewetkami lub wersja z wołowiną. Ja zawsze biorę kurczaka, bo to jest rzecz najpewniejsza, mam wrażenie, ale biorąc pod uwagę, jak dobre krewetki były w sałatce som tam czy w zupie tom yum, no to myślę, że śmiało też możecie zamawiać pad thai z krewetkami. Wszystko naprawdę smaczne, najbardziej chyba, jak bardzo często to się zdarza, smakowała mi sałatka som tam, ale i pad thai i zupa też naprawdę bardzo w porządku. Myślę, że Wutaj Street Food to jest takie miejsce raczej na szybki posiłek, jeśli chcemy celebrować jakieś chwile albo po prostu udać się na jakąś większą ucztę, no to raczej polecam Wutaj Restaurant przy Grunwaldzkiej, ale w tym lokalu przy Chubskiej też można naprawdę smacznie zjeść, czego dowodem jest ten dzisiejszy posiłek. Ile to kosztuje? Zupa tom yum z krewetkami 18 zł, pad thai z kurczakiem 27 zł, sałatka som tam 24 zł. A że to już ostatni lokal na naszej liście, no to sobie w domu jeszcze wszystko podsumujemy. Brzuchy pełne, kubki smakowe zadowolone, uśmiech z twarzy nie schodzi i wrócę z chęcią do każdego z pokazanych dziś miejsc. Do Lao Thai na fantastyczne czerwone curry, do Hot Spoon na sałatkę z mango czy siekaną wieprzowinę z tajską bazylią, do Wutaj Street Food na sałatkę z papai i pad thaia, a do Wutaj Restaurant na szaszłyki z kiełbasy czy wołowinę w domowym curry. Dajcie znać w komentarzach, co na was zrobiło największe wrażenie i jakie inne tajskie restauracje znajdujące się na terytorium Polski powinny zostać uwzględnione przez Thai Select i być może powinny otrzymać ten certyfikat. Tymczasem na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego!